Dzisiaj w treningach Maciek skakał nieźle, 124,5 i 118 metrów. A teraz niemal dokładnie na czerwonej linii oznaczającej punkt konstrukcyjny ląduje Maciej Kot. Wiatr nieznacznie sprzyjający, 126 metrów, a więc o 1 metr przekroczony punkt konstrukcyjny. Trzecia odległość jak na razie w konkursie, popatrzmy na oceny sędziowskie. Jedna osiemnastka, dwie siedemnastki, dwie po 17,5 punktu. Tak, w dzisiejszych skokach treningowych poprzedzających ten konkurs Maciek Kot 124,5, 118 w drugiej serii, zajmując odpowiednio 31 i 42 miejsce. Bardzo równo Klemens Burańka 127,5 i 124, dwukrotnie był 22. Klemens podczas skoków treningowych, Kamil Stoch 25 i 16, to bardzo blisko Czesi Rosjan. No ale teraz patrzmy na Klemensa Murańkę. Bardzo dobrze dzisiaj w serii próbnej, 127,5, 124. Dobrze, znaczy równo. Ta forma, o której mówił Łukasz Kruczek w przypadku Klemensa Murańki jest ustabilizowana i tutaj w okolicach 120 metra, może troszeczkę przed, wylądował Klemens. Wygląda na to, że będzie to jego najsłabszy skok z tych trzech, jakie dzisiaj oddał. 118 metrów tylko. Wydaje mi się, że stać tutaj powinno być Klemensa na nieco więcej. 1/10 punktu dodana, więc trudno tutaj mówić tak naprawdę o warunkach wiecznych, w jakich skakał Klemens. Również bardzo niskie noty za styl. To lądowanie fatalne u Klemensa. Bez telemarku tak naprawdę łapał równowagę. To są też niskie noty po 16,5. Rozłożył bezradnie ręce Klemens. I trzecie miejsce w tej chwili reprezentacji Polski. Strata 6,1 punktu do... A Jan Ziobro, trzeci w drużynie polskiej. Przypominamy sezon letni, kiedy ukończył cykl Grand Prix na 17 miejscu. Raz stał na drugim stopniu podium. Dzisiaj nieźle skakał podczas treningów. No i teraz też dobry skok Ziobry. Przypomnijmy wyniki Polaków. Maciek Kot 126, Klemens Murańka 118, a najdalej z trójki biało-czerwonych właśnie Jan Ziobro 127 metrów. No brawo, dobry skok, niezły stylowo, dwie noty 17,5, 3 siedemnastki, odrobinę zachwiane to lądowanie, ale aż 8,2 punktu odjęte. No najmocniejszy wiatr pod narty miał reprezentant Polski, tak przynajmniej wynika z tego odczytu uśrednionych pomiarów prędkości wiatru. Jesteśmy, te kontrole weszły, było bardzo dużo dyskwalifikacji, chociażby podczas konkursu w Wiśle. A w powietrzu Kamil Stoch. Zobaczmy na skok Kamila, powyżej 125 metrów. Nie do końca jeszcze czuje się pewnie, tak swobodnie i luźno Kamil Stoch. Te dwa skoki treningowe, jakie oglądaliśmy w jego wykonaniu, 121, 123,5, 25 i 16 miejsce w skokach treningowych. Teraz 126 metrów, a więc najlepszy skok Kamila, jaki oglądaliśmy z tych... W rundzie finałowej. Tak, Polacy tracą 86,4 punktu do Słowenii, ale te punkty w tym momencie to już tak naprawdę mało istotne. Liczą się w grze o zwycięstwo dwie reprezentacje, Słowenia i goniący ich Niemcy. Niemcy tracą do Słoweńców 13,5 punktu, bowiem będące na trzecim miejscu w tej chwili Austria traci już do liderów 46,3 punktu, a to jest przepaść. Na czwartym miejscu są Japończycy, którzy tracą aż 61,4 punktów do Słowenii, a z kolei nieco ponad 15 punktów do będących na trzecim miejscu Austriaków. A więc tutaj ta walka, ta pogoń Japończyków na podium zapowiada się w tej serii finałowej niezwykle ciekawie. My na miejscu Łukasz Kruczek i za moment będziemy oglądać Maćka Kota, 126 metrów w pierwszej serii. No i teraz Maciek dalej, znacznie dalej poprosimy. Przed 125 metrem wylądował Maciej Kot, a więc to będzie krótszy skok w stosunku do tego, co oglądaliśmy podczas pierwszej serii konkursowej, dokładnie 122 metry. Wtedy miał dodaną 1/10 punktu, mówię wtedy, czyli podczas pierwszej serii, teraz odjętych 1,8. Noty znacznie niższe od tego, co otrzymał za swój pierwszy skok Maciek, a więc myślę, że można powiedzieć, że w tej drugiej serii zdecydowanie słabiej. No, skacze po raz pierwszy na nowych nartach, trochę się do nich przyzwyczaja, przed momentem z nim rozmawiałem, a mówi, że rozkręcamy się pomału, no ale w jego przypadku raczej skręca. Klemens Murańka, no tak, przydałoby się, żeby Klemens skończył tak jak podczas pierwszego skoku treningowego, próbnego tutaj, kiedy to skoczył 127,5 metra, 128. Widzimy do tego, by
objąć prowadzenie nieco ponad 124 metry, wydaje mi się, tuż przed tą czerwoną linią oznaczającą 125 metr wylądował Klemens Burańka, 124,5 metra. Pokonał Łukasza Chlawę Klemens. Będzie miał dodanych, pokazuje komputer w tej chwili, 4,2 punktu. Noty od wszystkich sędziów 17 punktów otrzymał Klemens. No trochę odrobił, bo podobnie jeśli chodzi o noty za styl i za wiatr, natomiast odległością z Chlawą wygrał jednak, a więc troszeczkę do Czechów. Ale 9,4 punktu tak. Tylko tracimy w tym momencie do Czechów. Na drugim miejscu jesteśmy za Czechami, ale 9,4 punktu w dwóch dobrych skokach Janka Ziobry i Kamila Stocha. No, Kamil Stoch musiałby pokonać Romana. W pierwszej serii uzyskał 127 metrów, a więc to była najlepsza odległość uzyskana przez biało-czerwonego. Trzeba skoczyć kilka metrów dalej niż przed momentem reprezentant Czech, abyśmy mieli szansę walczyć o piąte miejsce. Jan Ziobro ciągnie, ciągnie, ciągnie. No dobrze ten skok wyglądał. To jest pobliże 130 metra, jak mi się wydaje, odległość osiągnięta przez naszego zawodnika. 128 metrów. Jan Ziobro poprawia się o 1 metr w stosunku do tego, co było w pierwszej serii. Skacze 5,5 metra dalej od Jana Matury. Ma wyższe noty i dodaje 40 punktu za wiatr. Trochę odrobił i wyprzedziliśmy Czechów, proszę Państwa, o 1,2 punktu. A więc w tym momencie jesteśmy za Słowenią. No a po zakończeniu tej trzeciej grupy będziemy na piątym miejscu. Brawo dla Jana Ziobry. No i Kamil Stoch. Minimum 127 metrów musi skoczyć Kamil, by pokonać. Chciałem powiedzieć, pokonać Romana Kołdelkę, bowiem taką odległość podaje komputer, 127 metrów, teraz 125, 3,3 dodatkowo za wiatr dla Kamila Stocha, no metr bliżej w stosunku do tego, co oglądaliśmy podczas pierwszej serii. O 5 metrów na korzyść Kołdelki. To jest jednak spora różnica. Nawet jeśli Polak ma trochę więcej punktów dodanych za wiatr i odrobinę wyższe noty, to wydaje mi się, że będziemy jednak no tak, z Czechami przegrywać. Przegrywamy z Czechami. A więc nie upilnowaliśmy tego, nie utrzymaliśmy, może tak powiem, tego piątego miejsca. To postawienie kropki nad i przez Severina Freunda, zasłużone zwycięstwo reprezentantów Niemiec w efekcie o 20,4 punktu. Nad Austrią Niemcy mieli już powyżej 87 punktów, nad Japonią 115, no a my straciliśmy do triumfatorów prawie 153 punkty. Maciej Kot, Klemens Burańka, Jan Ziobro i Kamil Stoch. W takim składzie rywalizowali Polacy w dzisiejszym konkursie drużynowym, w którym zajęliśmy ostatecznie szóste miejsce. Najlepszy wydaje